dzisiaj w tym filmie będziemy sobie rozwiązywać darmowy test IQ. Nie wiem, ja się na tym nie znam, w sensie na tych, ale będziemy rozwiązywać w tym filmie darmowy test na IQ. Zaczynamy, co? No i dobra. Korzystając ze wszystkich liter zestawu Lina Maciejka, bo ja muszę sobie tak, o. Utworzymy wyraz, który jest... Lina. Malina. My, ma, lina. Czyli to jest owoc. Jaka liczba znajdzie się w miejscu znaku zapytania? Aha, taki schemat. A, trzy, cztery. Czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7, 48, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57 chyba. Ale się jakoś tak zastanawiałem. Rycerz spotkał się... Spytał się króla, kim jest osoba, która znajduje się na wskazanym obrazie. Król odparł, że ojcem tej osoby jest jedyny syn króla. Odpowiada rycerzowi na to pytanie. Kogo przedstawia portret, który wskazał rycerz? Czyli muszę, ja tak mam, że wszystko muszę po prostu przeanalizować, każde zdanie. Rycerz spytał się króla, kim jest osoba, która znajduje się na wskazanym obrazie. Król odparł, że ojcem tej osoby jest jedyny syn tego, kto odpowiada rycerzowi na to pytanie. Króla jak był dzieckiem. Asia ma 16 lat i jest 4 razy starsza od swojego młodszego brata. Ile lat będzie mieć Asia, kiedy będzie 2 razy starsza od brata? Teraz ma 16 lat i jest 4 razy starsza, czyli jej brat ma 4 lata. Jak będzie 2 razy starsza, takie zadania typowe z równań. Z 12 lat różnicy między nimi. To wiem. Czyli będzie mieć 24 lata. Banalnie proste. Nie wiem, czemu tak rozkminiałem. Tak mam, że się nie odzywam, tylko analizuję myśli. Ile kwadratów jest na poniższym rysunku? Kwadratów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nie no. Na 13. Nie wiem. Mamy do dyspozycji 6 liter. A, B, D, F, K. W każdej z nich możemy użyć tylko raz. Ile liter ma najdłuższy wyraz? Jak jesteś w stanie z nich ułożyć? Na razie nie ułożyłem żadnego słowa. No. Jaki element jest uzupełnieniem poniższej układanki? I
znowu schemat mamy. Znowu schemat. Tutaj na górze, zauważyłem, tutaj trochę niżej. W tą stronę jest, tak? Tak. Obstawiałbym to, ale to też mnie kusi. To jest wszystko takie same, widzę. Tutaj 3. 2 i 1 i na odwrót 1 i 2. No wydaje mi się, że raczej to by było. Dobra, zaznaczamy to. Suma wszystkich dodatnich liczb będących dzielnikami liczby 28 mieści się w przedziale dodatnich liczb. 28. Czekajcie. Czternaście będzie 7. Będzie 8 też. Widzę. Czekaj. 7 też mamy, 21. No, strzelałbym, że... Pamiętajmy, że jeszcze 28 jest. Na pewno te dwie wykluczam. Musimy mniej więcej 10, to było 38. 42 już by było. 46 na 60 się wydaje. Dobra, następny. Cenę kurtki obniżono o 10%, następnie podwyższono ją o 10%. Teraz kurtka względem początkowej ceny. Następnie podwyższono o 10%. No nie znamy jej ceny. Nie, czekaj. No logicznie. Jaka liczba znajdzie się w miejscu znaku zapytania w poniższym wężyku? Jeden, cztery. Muszę wyłapać schemat. Zauważyłem, że tutaj tak samo, tutaj tak samo. Tutaj tak samo i tutaj tak samo. Widzicie? Zmienia się co 2. 5, 4. 1 różnicy. 7, 6, 9, 8. Jedna liczba różnicy. Więc tutaj wyszłoby. Tu muszę to dokładnie przemyśleć. 4.
To byłoby 10. To logicznie. To jest jeden różnicy. Później jakby było dalej, to by były takie dwie dziesiątki takie same. Trzeba rozumieć. Jeżeli wszystkie antutu są trututu, a żaden trututu nie jest makaku, to stwierdzenie, że makuku nie jest antutu, ja pieprzek jest zagmatwany. Czekajcie. Żaden trututu nie jest makaku. Wszystkie są... Wszystkie antutu są trututu, tak? A żaden z nich nie jest makaku. Znaczy to... Czyli żaden antutu nie jest makaku, bo skoro on jest tym, to stwierdzenie, że makaku nie jest antutu, jest fałszywe. Chyba, nie wiem. Mam nadzieję, że się nie zaplątało. W finale biegu na 1000 metrów uczestniczyła nieparzysta liczba osób. Było ich mniej niż 15. Ilu dokładnie tego nie wiadomo. Za szybko czytam. Na którym z tych miejsc nie mógł przebiec Piotrek, jeśli wiemy, że przed nim było dokładnie tyle samo osób, ile za nim? Która liczba jest uzupełnienia następującego ciągu? 0, 3, 8. Czy najpierw 13, więc 12. Nie zaryzykujmy. Jaka liczba znajduje się w miejscu znaku zapytania na poniższym rysunku? I znowu schemacik musimy uliczyć tutaj. Muszę wyłapać schemat, czekajcie. Na czym on polega? Jest następujący zestaw liter w Scrabble, możemy ułożyć kilka wyrazów. Ile punktów będzie warte na lepszy? To innych wyrazów nie widzę. Karma, marka. Ramka może. O, czyli 1, 2 punkty. 4, 6, 7. No też mamy 7 punktów, to nie wiem. Pralka, o. 3 punkty. A, 4. 6, pral, 7, pral, k, czyli mamy 8, 9, mam odpowiedź, chyba, dobra, długo to zajęło, czekajcie, trwa nagranie, 22 minuty, dobra, koniec względem kija jest tym samym, co strona względem. Się obejrzę. Podglądają ciągle. Układki. Jeśli w każdym wierszu poniżej układanki panuje to samo, zasada pojawiania się kolejnych puzli, to jaki element jest uzupełnieniem trzeciego wiersza? Chyba to mi się wydaje.
nie zaznaczę, to odpowiedź. Nie strzelam, tylko... Tak mi się wydaje, no. No logiką się swoją kieruję.